Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W związku z oświadczeniem Państwowej Komisji Wyborczej, w którym to czytamy, że nie odbędą się wybory w niedzielę i Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia dlaczego, winę zrzucając na obecnie miłościwo panującą nam władzę, chcę powiedzieć, że sytuacja, jaka zaistniała wokół wyborów prezydenckich w Polsce, przypomina nam jako żywo bolszewizm. Cofa nas do roku 1946 i 1947, kiedy organizowano referendum i wybory. Wówczas to straszono wrogiem klasowym, dzisiaj straszy się wrogiem koronawirusowym, pod płaszczykiem którego to koronawirusa dopuszcza się różnych gangsterskich metod. Na to nie może być zgody. I koniecznie chcę dodać, że moim zdaniem tak zwana zjednoczona prawica ma tyle wspólnego z prawicowością i praworządnością, co Polska Zjednoczona Partia Robotnicza z robotnikami. I tak jak wówczas musiał powstać Komitet Obrony Robotników, tak teraz musimy zawiązać Komitet Obrony Normalności i grupujemy się wokół ruchu Prawdziwa Europa, czyli prawdziwej normalności. Za chwilę głos zabierze wiceprezes partii, pan dr Krzysztof Kawęcki. Następnie głos zabierze nasz świetny adwokat Marek Czarnecki, który w słowach na pozór prostych, ale przepojonych głęboką treścią, wyjaśni Państwu meandry tej prawniczej zawiłości. Ja na koniec chcę tylko dodać, że oczywiście nadal startuję. I bez względu na to, jak silna będzie fala bolszewizmu, i tak idziemy do przodu ku normalności, aby bronić naszych obywateli. Proszę Państwa, nie ulega wątpliwości, że te wybory prezydenckie przejdą niewątpliwie do historii. To jest rzecz zupełnie kuriozalna w historii Polski, w historii XX wieku, nie mająca w zasadzie, można powiedzieć, odniesień ani w II Rzeczpospolitej, chociaż również tam zdarzały się działania piłsudczykowskie, które nie miały nic wspólnego z praworządnością, ale jeśli chodzi o czasy po 1990 roku, to mamy do czynienia z sytuacją zupełnie specyficzną. Jak tutaj powiedział profesor Mirosław Piotrowski, w imię jednak zachowania tej normalności, w imię praworządności, w imię postaw obywatelskich, niezależnie jakie będą dalsze decyzje większości parlamentarnej, to kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Mirosław Piotrowski, partia Ruch Prawdziwa Europa, będzie oczywiście uczestniczyła w wyborach prezydenckich. Proszę Państwa, pan mecenas powie zapewne o kwestiach politycznych, prawnych. Ja natomiast chciałbym jeszcze zwrócić na jeden aspekt tej sytuacji, na aspekt etyczny. Oprócz właśnie tego aspektu politycznego i prawnego mamy do czynienia z aspektem etycznym, to znaczy osłabianiem państwa polskiego, ośmieszaniem wręcz powiedziałbym instytucji państwa polskiego, niewątpliwie podważaniem autorytetu państwa polskiego. I dlatego ta sytuacja oczywiście jest sytuacją bardzo niedobrą. Dzisiaj mamy w zasadzie takie dwie rocznice. 8 maja to jest dzień głównego patrona Polski, świętego Stanisława Biskupa, który jest też takim patronem ładu społeczno-moralnego, a również etycznego. I dobrze, żeby politycy nazywający siebie prawicą o tym pamiętali. Poza tym mamy oczywiście tutaj 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej, która dla Polski wcale nie oznaczała odzyskania niepodległości. Ale przy okazji chciałbym powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z kolejnymi zaniechaniami ze strony prezydenta Rzeczypospolitej, także Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętacie Państwo tę akcję,
muszę ją niestety nazwać propagandową, bo za tą akcją nie poszły konkretne działania, nie poszły czyny, a zatem akcję na rzecz uzyskania reparacji ze strony Niemiec. Jeszcze w ubiegłym roku, 31 sierpnia, prezydent Andrzej Duda w wywiadach dla niemieckich gazet mówił, że kwestia reparacji, uzyskania tych odszkodowań, zadośćuczynienia ze strony państwa niemieckiego wobec narodu polskiego, wobec państwa polskiego za ludobójstwo, za zniszczenia, to jest kwestia odpowiedzialności i moralności. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadali, że prezydent podejmie szeroką akcję międzynarodową, między innymi na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, odwołując się na przykład do niewykonanej przez Niemcy powojennej rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, która zobowiązywała ten kraj do zadośćuczynienia za straty materialne, fizyczne, moralne, które poniosły kraje okupowane przez Niemców, w tym przede wszystkim oczywiście Polska. Pan mecenas Marek Czarnecki. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tuż po zakończeniu debaty telewizyjnej kandydatów na prezydenta dowiedzieliśmy się, że dwóch szeregowych posłów zawarło porozumienie. Na mocy tego porozumienia tak naprawdę wybory z 10 maja zostały odwołane. Chciałbym Państwu przypomnieć, iż za kilka godzin rozpocznie się cisza wyborcza. Wydrukowano również 90 milionów kart do głosowania oraz kopert. W porozumieniu zawarte zostały również, w porozumieniu jest również zapisane, iż Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność wyborów, natomiast dotychczasowi kandydaci będą mogli wystąpić w wyborach, które zostaną ogłoszone przez panią marszałek Sejmu. Proszę Państwa, w związku z tym rodzą się trzy pytania zasadnicze. Mianowicie pierwsze pytanie, czy można odwołać wybory z 10 maja? Otóż odpowiedź jest prosta. Nie ma takiego trybu, ani nie ma takiego organu, który byłby uprawniony do odwołania wyborów z 10 maja. Pytanie drugie. Czy Sąd Najwyższy może stwierdzić nieważność wyborów? Otóż, proszę Państwa, nie trzeba być profesorem konstytucjonalistą. Wystarczy jedynie zaliczyć pierwszy rok studiów, a właściwie logiki, aby stwierdzić, iż nie można stwierdzić nieważności wyborów, które się nigdy nie odbyły, a wybory z 10 maja nie odbędą się. Tak jak nie można, proszę Państwa, stwierdzić nieważności umowy sprzedaży samochodu, która to umowa nigdy nie została zawarta, albo związku małżeńskiego, do którego nigdy nie doszło. I trzecie, proszę Państwa, pytanie. Czy dotychczasowi kandydaci będą mogli wziąć udział w wyborach, które zostaną zapewne ogłoszone? Otóż, proszę Państwa, moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak prawa nabyte. Tak naprawdę procedura wyborcza rozpocznie się od nowa. Od zgłoszenia do Krajowej Komisji Wyborczej, Komitetu Wyborczego, kandydata, zbiórki podpisów i kampanii wyborczej. Proszę Państwa, tak wygląda sytuacja od strony prawnej. My nie chcielibyśmy tylko krytykować, natomiast chcielibyśmy zaproponować dwa konkretne rozwiązania, jak wyjść z tej sytuacji patowej. Mianowicie, proszę Państwa, jeżeli rząd uważa, że jedyną możliwością przeprowadzenia wyborów są wybory korespondencyjne, to znaczy, że mamy epidemię i że należy ogłosić stan klęski żywiołowej. Natomiast jeżeli rząd uważa, że nie mamy do czynienia z epidemią, to jedynym możliwym rozwiązaniem jest to, aby odbyły się wybory 23
maja w sposób taki, jaki przewiduje poprzednia ustawa, a więc przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, to znaczy zakładaniu masek, żeli w punktach wyborczych, mierzeniu temperatury. Tylko takie widzę rozwiązanie. Proszę Państwa, do takiej sytuacji doprowadziło dwóch panów, szeregowych posłów, którzy tak naprawdę nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Ani odpowiedzialności karnej, ani odpowiedzialności cywilnej, ani odpowiedzialności konstytucyjnej. To oni ponoszą odpowiedzialność i mam taką nadzieję, że kiedyś zostaną za te niegodne czyny rozliczeni. Dziękuję bardzo. Na pewno. Jeśli są jakieś pytania, to chętnie odpowiemy. Zenon Nowak, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Podczas debaty powiedział pan, że pierwszą podróż, jeżeli zostanie pan wybrany na urząd prezydenta, poleci pan do Stanów Zjednoczonych w związku z ustawą 447. Jakie jest pańskie stanowisko, kiedy ponad 200 tysięcy obywateli podpisało obywatelski projekt, aby reaktywować ustawę STOP 447, a tylko 22 posłów głosowało za, natomiast reszta, czyli 438, głosowało przeciw. I czy oni w tym momencie głosowali niezgodnie z interesem państwa polskiego i narodu? Pod pojęciem ustawa 447 kryje się około 300 miliardów dolarów, które niektóre kręgi chcą pozyskać z Polski. Jest to sprawa bulwersująca nie tylko dla niektórych polityków zasiadających tam z tyłu w Sejmie, ale dla niemal wszystkich obywateli polskich. Prezydent Polski powinien stać na straży naszego państwa, ale być także opiekunem obywatela, każdego obywatela. Dlatego jeśli prezydent leci do Stanów Zjednoczonych, spotyka się z prezydentem Donaldem Trumpem, który jest osobą i politykiem bardzo konkretnym, pytanie rodzi się, dlaczego prezydent dotychczas po prostu nie zapytał, co z ustawą 447? Jesteśmy w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i w tym kierunku oczywiście należy podążać, ten sojusz podtrzymywać. Ale sojusz to także przyjaźń. Wśród przyjaciół ważna jest szczerość. Dlatego jestem przekonany, jak pan redaktor tu pyta o moją odpowiedź z debaty, ją potwierdzam, że w pierwszą podróż udałbym się do Waszyngtonu i zapytał pana prezydenta Donalda Trumpa, co z ustawą 447. Dziwię się, że dotychczasowy lokator Pałacu Prezydenckiego takiego pytania nie zadał, bo nurtuje ono wielu obywateli. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy.